Cześć, tu Miłka Majczyna. Zapraszam Was na wysłuchanie podcastu Dzieci czują kino. Usłyszycie mnie jeszcze w kilku następnych podcastach, dlatego na początku chciałabym się pokrótce przedstawić. Ja jestem muzyczką i animatorką kultury. Od lat pracuję z dziećmi i ich rodzicami, a przede wszystkim zajmuję się improwizacją wokalną. Wydobywam dźwięki na różne sposoby i ze wszystkiego, z czego się da. Chodzę, nasłuchuję, nagrywam i tworzę muzykę do spektakli. Na Śląsku mogliście mnie już usłyszeć w zespole Goptrio, a jeżeli nie, to się nie przejmujcie, będzie pewnie jeszcze okazja. A o czym będzie dzisiejszy podcast? Będzie o emocjach. Kolejne również. Emocje to nieodłączna część naszego życia, a także żyć filmowych bohaterów, serialowych również. Im w wyrażaniu tych emocji pomaga muzyka. Często sama staje się też główną bohaterką tych emocji. I dziś na warsztat weźmiemy tę, która zwykle nas rozpiera na samą myśl o wakacjach i którą najczęściej wyrażamy w ten sposób. Czy wiecie już może, co to za emocje? Domyślacie się? Tak, dziś zajmiemy się radością, jej dźwiękowymi, muzycznymi przykładami, które towarzyszą filmowym obrazom. Nie ma emocji lepszych lub gorszych. Wszystkie są nam potrzebne i mamy do nich prawo. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Za to radość jest o tyle niezwykła, że prawie zawsze kojarzy się nam pozytywnie. Jak wiele innych emocji, jest też wielowarstwowa, złożona. Wyrażamy ją nie tylko przez wydawanie dźwięków, takich jak na przykład czyli śmiech, albo jubili, albo może jeszcze nie, hurra, zwycięstwo! Często towarzyszy jej też bicie braw, skakanie ze szczęścia i machanie rękoma na wszystkie strony. Zwykle jest wesoła i beztroska. To emocja, z którą związane jest też poczucie dumy, zadowolenia, realizacji z tego, że coś się udaje, czasem też zaskoczenia, a czasem spokoju i ulgi. Radość jest bardzo różnorodna i dlatego, podobnie jak my, tak i filmowi bohaterowie odczuwają radość na wiele różnych sposobów, związanych z ich charakterami. Czasem więc śmieją się do rozpuku jak Smok Wawelski i Bartolini Bartłomiej z Porwania Baltezara Gąbki, a czasami tylko uśmiechają się delikatnie pod wąsem jak kot Filemon. Muzyka i dźwięki wykorzystywane do filmów mogą albo wzmocnić przeżywaną przez bohatera radość, są to zazwyczaj dźwięki, które ilustrują radość, takie jak na przykład. Albo same w sobie mogą stanowić element komiczny i rozbawiać nas, widzów. Czy te dźwięki Was śmieszą? Posłuchajcie. Mogą też wprowadzać błogą, spokojną, radosną atmosferę, kojarzącą się z czymś bardzo pozytywnym. Usiądźcie teraz wygodnie, albo nawet możecie się położyć. Weźcie kilka głębokich wdechów, wydechów, wdechów i zamknijcie oczy. Pomyślcie o tym, co czujecie, gdy wsłuchacie się w te odgłosy. Czy jest to dzika radość, czy może radość spokojna, błoga?
Radość to emocja charakterystyczna dla komedii, jednak możemy ją spotkać w bardzo wielu innych gatunkach filmowych, takich jak na przykład animacja, fantasy czy też film obyczajowy, gdyż humor występuje w bardzo wielu produkcjach filmowych. Radość jest emocją, którą czuje na widok sera myszka Jerry z Toma i Jerry'ego. Czuje ją także Kubuś Puchatek, gdy wcina swój ulubiony miodek. Czuje ją Elastyna z I nie ma mocniej 2, gdy udaje się przyskrzynić przestępców. I radość czuje też Harry Potter, gdy wygra mecz o Puchar Quidditcha. Radości towarzyszą więc nie tylko odgłosy przyrody, wyrażana jest też poprzez aplauz, pisk, podniecenie, a nawet ciszę. Pomyślcie, jak wy wyrażacie radość. Związane z nią są też inne czynności, których wykonywanie sprawia nam radość, na przykład jedzenie albo podśpiewywanie w kuchni przy przygotowywaniu posiłku. Ja na przykład przy szykowaniu jedzenia nucę tak. A pod prysznicem podśpiewuję sobie tak. Najbardziej chyba jednak radość kojarzy nam się ze śmiechem, który sam w sobie może być śmieszny, głośny, cichy lub spokojny. Możemy chichotać sami albo z przyjaciółmi, jak chcecie. A teraz przez chwilę bohaterką podcastu będzie sama muzyka. Posłuchajcie jej przez momencik i zastanówcie się, co czujecie. Co w was wywołuje? Jest może śmieszna, dynamiczna, a może spokojna, może nudna? Wyraża radość, czy też jakąś inną emocję? Na zakończenie naszego podcastu mam dla was ćwiczenie. Proponuję, żebyście sami, albo może przy pomocy mamy, taty, stworzyli swoją własną mapę radości. Już samo myślenie o niej poprawia humor, dlatego taką mapę warto mieć, by łatwiej trafić do krainy radości, naprawdę. Musicie uważnie obserwować, co sprawia wam radość, kiedy czujecie się dobrze, jakie dźwięki sprawiają wam przyjemność, jakie przyjemności towarzyszą, albo radości. Nie muszą to być skomplikowane kompozycje, może to być na przykład chrupanie jakichś smakołyków, albo też na przykład picie ulubionego napoju. Wyjmijcie kartkę, kredki i narysujcie te rzeczy, może kolory, które kojarzą wam się z radością. A zatem do dzieła i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Cześć!